Jest po 9 rano, a ja sobie przyjechałam do takiego mojego ukochanego lasu, właściwie fragmentu lasu. O, Marian tutaj coś pisze, nagrywa się. Do mojego ukochanego, pięknego fragmentu lasu, który jest po prostu czystą magią, chociaż dzisiaj tutaj jest błoto. I przyszłam sobie tutaj na chwilę, chociaż miałam ochotę, miałam w sumie plan spędzić tutaj więcej czasu. Jest przepiękna cisza, tam przed chwilą słyszałam tylko jakiegoś dzięcioła, słychać jakieś ptaszki, ptaszory. To zaraz stety, niestety, właściwie stety, ale będę się stąd ewakuować i zawracać, bo w momencie, kiedy już się zbliżałam do tego miejsca, dostałam wiadomość, że mam pewne papiery jeszcze dodać do mojej aplikacji odnośnie mieszkania. Także idę to załatwić i zaraz mnie tu nie będzie, ale jak już tutaj stwierdziłam, że z małą rundkę zrobię, bo już byłam dosłownie pod tym lasem i zawracam. Widzicie, w kieckach też można chodzić i po błocie, i po lesie. Da się, da się. To po prostu to miejsce żyje. Jak tu jestem, to czuję, że te wszystkie drzewa mnie obserwują. I nie tylko one. To jest bardzo stary las. Słychać dzięcioła. No i tak sobie myślę o tej równowadze między przyjemnością, między robieniem tego, co nas kręci, czyli właśnie pójściu za tym sercem, a obowiązkami, a tym, co nas wzywa. I sobie tak myślę i właśnie to zdanie mi towarzyszy od jakiegoś czasu, aczkolwiek uczę się stosować je w praktyce, czyli to, żeby materia służyła duszy, a nie dusza materii. Czyli pierwsze zawsze jest nasze serce. A wtedy materia zaczyna się układać, kiedy my idziemy w zgodzie z sercem. Wtedy ona układa się tak, żeby nam służyć. Nie staje się naszym panem. Czyli najpierw to przysłowiowe królestwo ducha. A cały świat wtedy zaczyna temu sprzyjać. Kiedy my gonimy za materią, za światem materialnym, czyli jesteśmy w tym przetrwaniu, a nie w wyrażaniu duszy swojej w prawdzie, to materia nam nie służy, ona staje się naszym więzieniem.